Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Lecę tutaj, bo tutaj są edeniarze. Wylądowali mi helikopterem. Patrz, no nie wiem, o co chodzi w ogóle. Aha, bo jestem naznaczony, dobra. Dobra, wiem, dobra, kumam. Kumam, czaczę, tylko... Dobra, no nieważne. Okej. It is not for us to judge. Deliver them unto the waters. The cleansing begins tonight. Coś trafiliśmy. Nie wiem, o co chodziło, wiecie? Tak powiem uczciwie. Okej. In the light of God and walk through his gates unto Eden. Not this one. This one's not clean. You mock the cleansing, John. No, Joseph. Shh. You have to love them, John. Do not let your sin prevent that. Bring that one to me. Despite all that you have done, you are not beyond salvation. You're not here by accident or by chance. You are here by the grace of God. You've been given a gift. Now it remains to be seen whether you choose to embrace it or to cast it aside. This one shall reach the atonement. Or the gates of Eden shall be shut to you, John. Yes, Joseph. He will confess. Every sin you've ever committed, no matter how petty, no matter how small, I will pull from you. Then we'll see if you're worthy of atonement. No ja tutaj nie chcę im za bardzo przeszkadzać w odprawianiu tych ich, wiecie, gadają jakieś bzdury, pierdoły. If we confess right away, we'll be okay, right? No, you'll make it worse. Why? Because confession without pain isn't confession. You scream out your sin, then you'll wear it on your flesh before John peels it off you. It's a beautiful thing. Fucking Peggy's. A, byliśmy w jakimś samochodzie, tak? Dobra, kumam. Okej.
Mam stąd wiać, czy jak? Dzień dobry, fajnie, że jesteś. Stay with me. Didn't go through all this trouble just to lose you now. Okej. No i to mam celownik. Czekaj. Tu się trzeba schować. To są nasi, tak? Dobra, to są nasi. Tam mam... Czekaj, bo ja tu będę potrzebował jakiejś bomby czy czegoś. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Czekajcie, tam są jeszcze ziomki. No ty się ewidentnie prosisz, powiem ci. A, tam są. No, weź wyjdź, no. No wyłaź. A, trafiłem. No. Kurde, ta broń już mnie denerwuje. Muszę... Kurde, w takim momencie. Nie wiem, co to za podmisja, o co chodzi, ale... Damy radę. No ta broń, powiem wam, że... co, nie ma tych ziomków? Halo. Rozmawiaj z pastorem. Kurde, ja mam taką kijową tą broń. Czekaj, bo ja, wiesz co, ja bym najpierw sobie śrubeczki, nabojeczki, takie pierdoleczki bym sobie tutaj pozbierał, bo to będzie mi jednak bardzo potrzebne. Dobra, ja już skończę nagrywać. Daj mi tak z 15 minut max, nie? Dobra, no to mamy ten temat. Ja wam powiem tak, dostałem taki szybki telefonik. No, pilny z pracy. Taką robotę mam. I muszę się pospieszyć, więc gadam z nim, lecimy i... Things got a little heated back there. Name's Jerome. I'm the pastor of Fall's End. Thanks for your help, but this isn't over yet. Chodź, nie wiem, co tam mamy zrobić, ale chodź. Porozmawiaj. Over here, deputy. As I was saying, cults moving the rest of the prisoners up the road. No dobrze. Time's wasted. Jasne. Grab what you can and go save. Oczywiście. I'll call in some of our people. Czyli co? Need them if we're gonna pull this off. Znajdź tam, dobra, ziomka tam znaleźć trzeba, dobra. Kurde, son. Dobra, musimy tam kogoś ratować teraz. Zniszcz to, zniszcz tamto, znajdź tamtego. O kurde. Patrz, ile tam ziomków, zobacz. To jest typ. Czekaj. Tam jakiś ziomek poleciał. Dobra, jesteś uwolniony. Tutaj coś biega. Nie wiem. Bardzo możliwe, ale ja muszę stąd wiać. Nie, tutaj nie. Cholerę, my tam idziemy, skoro to wszystko tak wygląda, jak wygląda. Matko. Jejku, tu będzie kabum. Matko Bosko, kochano. Jejku, ja tak nie chcę. Czekaj. Może tu... Nie, tutaj nic nie ma ciekawego.
Dobra, biegnę jeszcze raz, bo mnie oczywiście zabili, bo teraz to się trochę spieszę, powiem wam uczciwie. Czekaj, bo ja właśnie... Kurde, zawsze coś stoi na przeszkodzie. Patrz, no nie ma tutaj nic takiego. Ja bym się przedostał, powiem ci... Tędy. Bo tutaj widzę ewidentnie... O kurde, muszę stąd wiać. Ewidentnie... Dobra, teraz tak, przejdę tu. Jestem. Cholera. Tutaj była tyrolka, a ja sobie lecę nie wiadomo po co. Patrz, no nie. Nie przelecę tą tyrolką. Muszę tam wleźć. A cholera, chciałem na skróty i sobie skróty zrobiłem. Czekaj. Bo teraz to chyba nie wlezę. No ja, no zginę tutaj marnie. Dobra, znajdę inną drogę. Nie ma sensu tam się pchać. Nie widzę takiej potrzeby w sumie. Przelecę tędy. Nie mam dobrej broni do tego, powiem wam. Trochę spieprzyłem z tym celownikiem. Wziąłem sobie dobry celownik. Nie naszło. Ten celownik jest jakiś taki lipny trochę. Co ty mnie tutaj, ziomków? Wyzwól. Wyzwoliłem. O matko. O matko bosko. A niech lecą. No dawaj, chodźcie. Chodźcie, ziomeczki. Papa. Kurde, ja mam dobrą broń, nie? Dobra, może tu? Może coś tak? Minuta z hakiem. Ciekawe, czy się uda, bo powiem szczerze, w ogóle takie misje to... Właśnie, dobrze, że go zastrzeliłeś. Bardzo... A, cholera. Do widzenia. Ale mam celownik, powiem wam. Nie będę wam mówił. Dobra, załatwiłem go. Okej. Ja rozumiem, że ich dopiero będzie. Że ich dopiero będzie tutaj sporo, tak? Dobra. Kurde. No serio. Dobrze, że jemu też się skończyło. W mordę jeża. No właśnie. Widzisz. Dobra, czekaj, lecę. Teraz co my mamy zrobić, weź mi powiedz. Kurde, to trochę przeszkadza. Tamtego nie ma. Patrz, no. Jezu. Człowieku, do helikoptera. No dawaj. Ale ty ćwok jesteś, dawaj. Dawaj, mówię, do helikoptera, szybko. Tu nie ma czasu na twoje rozkminianie. Nie mogę zmienić broni. O co chodzi?
Ja tym nie pilotuję, od razu mówię. To... ten ziomek. Trochę jesteś spasiony, mniej kebabów jedz. No widzicie, no ale jak widzieliście to, co mnie tam porwali, no to debile, nie? To widać od razu, że to chorzy ludzie. Tutaj z debilami się nie rozmawia, po prostu idiotów należy likwidować, bo to widzicie, potem to się szybko rozprzestrzenia i jest problem, kłopot, nie? Nie wiem, lądujemy coś, stary ziomek, co tam, bo ja nie wiem, co my tutaj robimy w ogóle. Tak krążysz trochę. Tam są jakieś ziomki. Dawaj, ląduj, bo... Do czasu wysiadki. No dobra, no to dobra. To i koniec. Dobra, moi drodzy, ja wyjątkowo naprawdę muszę lecieć, bardzo mam pilną sprawę, muszę na sygnałach wręcz, no w cudzysłowie oczywiście, więc dziękuję, że jesteście, dzięki, że mnie wspieracie. Tę lunetkę to ja sobie wymienię, bo ja za cholerę tutaj w nic nie trafię. I dziękuję, że jesteście i dzięki, że tak bardzo mnie wspieracie. Przepraszam, że taki krótki odcinek, no ale życie. No to do zobaczenia, moi drodzy.